Do 30 września w Świętochłowicach można wypożyczyć jeszcze rower. Rowery zaparkowały tu 1 lipca i cieszą się dużą popularnością, nawet przyjezdnych, tak jak w tym przypadku z Sosnowca. Oferta rowerowa w Świętochłowicach to program pilotażowy, który miał oszacować zainteresowanie tym środkiem transportu. I wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku rowery znów się tu pojawią. Pilotażowy program rowerowy w Świętochłowicach co prawda będzie trwał jeszcze do końca września, natomiast co możemy powiedzieć, możemy podsumować, jak mieszkańcy przyjęli. Wstępnie z naszych informacji od strony mieszkańców wiemy, że rower cieszy się popularnością, a nawet mieszkańcy pytają, czy stacje rowerowe mogą być w innych miejscach miasta. Czy jest taka ewentualność, że będzie więcej tych stacji rowerowych i czy możemy jakieś tutaj statystyki podać, ile na przykład było wykorzystywanych tych rowerów teraz, w tym okresie? Co do stacji rowerowych, które mogą powstać w ewentualnej przyszłej edycji, to takie możliwości są, ale to zostanie zdecydowane na koniec obecnego sezonu. A jeżeli chodzi o statystyki, które do tej pory otrzymaliśmy, to w tym sezonie było ponad 900 rejestracji, z czego było ponad 2600 wypożyczeń roweru standardowego. Do tego jeszcze dochodzą rowery dziecięce i tandem, przy czym tutaj jest bardzo ważna i dobra informacja, ponieważ rowerów dziecięcych było wypożyczeń ponad 150, a tandemu prawie 100. I to wskazuje na to, że to była dobra inwestycja, żeby takie rowery też były w Świętochłowicach. Rodzinne wycieczki rowerowe. Dokładnie. Jeżeli program już zagości na stałe w Świętochłowicach, to kiedy będą rowery w przyszłym roku? Na pewno w miesiącach tak zwanych ciepłych, ale dokładnie okres zostanie ustalony na podstawie dokładnych danych, które dostaniemy po zakończeniu tego sezonu. Nowe ścieżki rowerowe w Świętochłowicach powstaną także wraz z modernizacją dróg w mieście. Przypomnijmy, że Świętochłowice niedawno zostały nagrodzone właśnie za najlepszą modernizację w 2017 roku.